witam Was serdecznie. Poranek 12 stycznia, wtorek. Nie wiem co powiedzieć, ale chciałem nagrać, bo ładny poranek. Także jesteśmy w Austrii. Jeden rozładunek, jeszcze mam 25 km na rozładunek. Tam jedną długą taką paletkę 100 kg mi zdejmą z auta i potem jeszcze mam 4 palety z odkurzaczami na Słowację, do miejscowości Senec. I na tej Słowacji to rozładuję. No i potem pracodawca mój będzie szukał coś do Polski. Ale w tej Polsce też nie będę za długo, chyba jeden dzień tylko, przekażę mu tam dokumenty przewozowe, te co przywiozłem, te towary, te wszystkie i ładunki i dalej. I dalej, bo jak się ma długi, niestety to trzeba pracować, nie? Ostro, żeby się wydostać. To tak, to tyle. No ładny poranek, ale mroźny, minus 9 pokazuje mi na termometrze moim w aucie. Jak wstawałem jakiś czas temu po 6 to było minus 6, a teraz jest minus 9, bo są trochę górki, może dlatego. Tak sobie rozmyślam, że to moje auto, które mam na złom, do zbierania złomu, ten Fiat, to nie jest za dobry wybór z taką paką. Najbardziej, znaczy lepszy byłby o wiele blaszak, nie? Przyznacie sami, blaszak, bo byłby krótszy, łatwiej się manewruje takim autem gdzieś po osiedlach. Bo myślę o tych osiedlach, żeby w dużych miastach na osiedlach buszować po śmietnikach i łatwiej tam wjechać i takim blaszakiem, no i rzucić cokolwiek na pakę, zamkniesz drzwi i spokój, nie? Tego nie widać, nikogo to nie kuje w oczy, nikt ci tego nie weźmie. A my już tam z paki raz coś ukradli pod domem, jak miałem złom. No i taki blaszak, wiecie, no można też tam pralkę wsadzić, nie, i zamknąć się w środku i sobie ją demontować gdziekolwiek, stoić na parkingu, stać i praleczkę demontować, nie, i plastiki potem gdzieś te resztki wywalić po drodze do śmietnika, a resztę przytulić na złom, nie? A tu na pacy jak coś robić, to cię zaraz widzą, nie? Wszędzie. Także będę chyba... Znaczy ja wiem, że ja dużo rzeczy mówię na moim kanale, potem tego nie robię, bo to takie różne plany i myśli są, a potem i tak nic z tego nie wychodzi. Ale gdybym szedł w złom, no to raczej taki blaszak by się mi przydał, nie? Taki, żeby mógł spać na siedzeniach też. Spać na siedzeniach i nocować gdzieś poza domem, nie? W nim. Po prostu. No i nie za długi, nie? Taki krótki, żeby... Bo ja już byłem na kilku osiedlach tym długim, tym Fiatem. Gdzieś z synem byłem po lodówkę, po pralkę, po lodówkę gdzieś tam. No i jest na osiedlach ciasno, nie? Trzeba było, musiał mi tam syn pokazywać, żebym wyjeżdżał. Pomaga mi manewrować, nie? Takim blaszakiem byłoby o wiele sprawniej. No i jak mówię, nikogo to w oczy nie kuje, co tam na pace jest, nie? Bo to zamykasz, otwierasz drzwi, rzucasz złom i zamykasz. Także... Nie wiem, no. Będę tym Fiatem na razie operował, a potem... Potem jakby ten złom szedł, jak będą chcieli szczepić kierowców, bo podobno... Takich kierowców, którzy za granicę wyjeżdżają, mają szczepić. Żona mi to mówiła wczoraj, gdzieś jakieś informacje. A ja się nie chcę dać szczepić, bo ja już przeszedłem tą chorobę, nabyłem odporność w naturalny sposób i nie potrzebuję, żeby na mnie eksperymenty przeprowadzano medyczne. Więc nie dam się szczepić i zrezygnuję z pracy ewentualnie. Jeżeli będzie przymus szczepień kierowców, to zrezygnuję. I zabiorę się za złom wtedy, no bo złomiarzy chyba nie będą szczepić. Nie wiem jak ten filmik nazwę, moi drodzy, no może jakieś poranne pogaduszki, o, poranne pogaduszki. Jest godzina 7:38, za 15 minut będę na rozładunku.
za dzień lub dwa będę w domu, to te filmiki dwa wrzucę, które już tu mam w telefonie poprzedni, ten, który nagrywam teraz. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia, jakikolwiek dzień to będzie, kiedy to będziecie oglądać. Miłego dnia, głowa do góry, nie dajcie się nikomu zastraszyć, nie dajcie się nikomu steroryzować. I co tam jeszcze ciekawego? Moi drodzy, no miłego dnia Wam życzę, takich poranków pięknych jak ten dzisiejszy. Wszystkiego dobrego, do następnego zobaczenia, pozdrawiam.